Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem po jego przybyciu do Mińska z oficjalną wizytą. Aleksander Łukaszenka serdecznie powitał rosyjskiego przywódcę na lotnisku. W obecności mediów przywódcy krajów złożyli szereg oświadczeń na temat programu nadchodzących negocjacji. Następnie przywódcy państw wspólnie opuścili lotnisko, aby kontynuować nieformalną komunikację i negocjacje na aktualne tematy. Tradycja jest taka, że zawsze nie mamy czasu na rozpoczęcie negocjacji w ciągu dnia. Zawsze jesteśmy do północy, myślę, że to w porządku. Ma pan dziś ciężki dzień z królem Bahrainu, trudne negocjacje, powiedział głowa państwa białoruskiego. Ale przyjemne, zauważył rosyjski przywódca. Dzięki Bogu, to oznacza, że mamy więcej przyjaciół. Dlatego witam pana na rodzinnej ziemi białoruskiej. Naród białoruski będzie bardzo szczęśliwy, gdy dowie się, że przyjechał pan do nas po wyborach prezydenckich w Rosji. To jedna z pierwszych wizyt po Chińskiej Republice Ludowej naszych przyjaciół, oznajmił głowa państwa. Myślę, że jak zwykle kwestie bezpieczeństwa na pierwszy plan, a jutro omówimy kwestie gospodarcze razem z naszymi kolegami z rządu, powiedział szef białoruskiego państwa. Biorąc pod uwagę niedawną wizytę Władimira Putina w Chinach, Aleksander Łukaszenka ogłosił plany omówienia stosunków w kontekście interakcji z tym krajem. Myślę, że Xi Jinping będzie zadowolony, że omawiamy te kwestie. Mamy bardzo ciekawe propozycje dotyczące naszego regionu i dalej, tam na Kaukazie, bardzo poważnie dyskutowaliśmy podczas wizyty w Azerbejdżanie, powiedział białoruski przywódca. Z kolei Władimir Putin zauważył, że w przeddzień swojej wizyty w Mińsku omawiał z członkami rosyjskiego rządu współpracy z Białorusią. Po negocjacjach z naszymi arabskimi przyjaciółmi odbyłem bardzo duże spotkanie z członkami rządu. Omówiliśmy prawie wszystkie obszary – współpracy przemysłową, energetykę, rolnictwo, kwestie bezpieczeństwa. Niektórzy przyjadą, wezmą udział w negocjacjach. Ci, których tu nie będzie, przekazywali pozdrowienia i życzyli pomyślności Białorusi, powiedział rosyjski przywódca. Wiele ostatnio zrobili nasi koledzy. Ponownie przy pańskim bezpośrednim udziale, przy wsparciu. Omówimy to wszystko i jutro, i dzisiaj, w tym kwestii bezpieczeństwa, na które stale zwraca pan dużą uwagę. Tutaj też jest o czym rozmawiać. Wszystko u nas układa się stabilnie i pomyślnie, powiedział Władimir Putin. Będziemy oczywiście rozmawiać o drugiej fazie ćwiczeń użycia niestrategicznej broni jądrowej. Związane to jest z bezpośrednim udziałem w tych wydarzeniach naszych białoruskich przyjaciół, kolegów w sferze wojskowej, powiedział rosyjski przywódca. Oficjalne negocjacje między prezydentami odbędą się w Pałacu Niepodległości, najpierw w wąskim, a następnie rozszerzonym formacie. Strony omówią stan i perspektywy rozwoju całego kompleksu stosunków białorusko-rosyjskich, program integracji i realizację decyzji Naczelnej Rady Państwa Związkowego, dialog polityczny, promocję wspólnych projektów handlowo-gospodarczych i kooperacyjnych, wzmocnienie bezpieczeństwa, współpracę w dziedzinie humanitarnej. Tradycyjnie nacisk zostanie położony także na agendę międzynarodową, sytuację w regionie oraz wspólną reakcję na pojawiające się wyzwania i zagrożenia.